Yeah. Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. Ja jestem Viola. To jest pan truskawka, który właśnie je pomidorka. I tak się składa, że dostałam dzisiaj paczkę od mamy. Tak się składa, że dostałam dzisiaj paczkę od rodziców. I z racji tego, że dzisiaj jest bardzo duszno i nieprzyjemnie na dworze i miałam zupełnie inne plany na tego vloga, ale pogoda mi je zepsuła, to będziemy otwierać teraz paczkę. W sumie to już dwa razy otwierałam paczkę na tym kanale, więc tak znowu wahałam się, czy robić to jeszcze raz, ale pod ostatnim filmikiem, gdzie ogłosiłam konkurs na fartuchy od mojej teściowej, poprosiłam Was, żebyście powiedzieli, jaki był Wasz ulubiony film na moim kanale i bardzo, bardzo wiele osób odpowiedziało, że otwieranie paczki, więc czemu nie? Potraktujmy to jako po prostu, zwalmy to na Was, po prostu Wy chcieliście. Są tu dobry pomidorek? Muszę Wam powiedzieć, że moja mama ma zawsze mieszane uczucia, jak otwieram te paczki na wizji, bo jej się zawsze wydaje, że nic specjalnego nie wysłała i że to nie warte pokazywania, ale dla mnie każda taka paczka znaczy bardzo dużo i moi rodzice zawsze wkładają w to dużo pracy przy przygotowaniu tej paczki. Muszą to zawieźć na pocztę, muszą za to zapłacić niemało, więc jakoś tak nie mogę tego nie nagrać. A skoro Wy lubicie to oglądać, a ja lubię to rozpakowywać, to czemu nie? Tak jak już kiedyś mówiłam, trzeba robić to, co się lubi, więc przechodzimy do otwierania paczusi. Jest nieotwarta jeszcze, nie wiem, co jest w środku. Chociaż tam już mi coś tam mama mówiła. I w ogóle to chciałam powiedzieć, nie wiem, czy wiecie, ale w Korei te paczki zawsze są dostarczane tak, że one lądują po prostu pod naszymi drzwiami. Wszystkie paczki tak są dostarczane. Czy zamówiliśmy jakiś, nie wiem, mega drogi komputer, czy zamówiliśmy groszek, tak jak ja w Wielkanoc, tak mi się przypomniało. Zawsze one lądują pod drzwiami, nikt tego nigdy nie kradnie. Czasami na takich starszych osiedlach, albo w takich osiedlach, gdzie są kawalerki tylko, często zamiast pod drzwiami lądują one u takiego pana w portierni. Albo tak, albo pod drzwiami. No, taka ciekawostka na początek. Ostatnie dwie paczki, które otwierałam, były na święta, więc były troszeczkę lekko tematycznie, świątecznie nakierowane. A teraz nie ma żadnych świąt, nikt nie ma urodzin, nie ma żadnych specjalnych okazji. To jest taka po prostu paczka, tak o, więc otwieramy. Jak widzicie, pan żon już nie chce pomidorka, już się zainteresował paczką, więc no, będziemy to otwierać. Son już wie, że większość rzeczy w tej paczce będzie dla niego, no ale dobra. Ale ja zawsze proszę mamę, żeby nie wysyłała nam nic, szczególnie żeby nie wysyłała mojemu mężowi jakichś ubrań czy czegoś takiego. Jakoś nie pasują mu te polskie rozmiary i mojej mamie zawsze przykro, że nic mi nie mogła wysłać, ale naprawdę. Jakiej koszulki nie wyślę, to jest za szeroka ogólnie, a w ramionach jest za wąska, więc nie wiem. Tak czy inaczej, zawsze proszę mamę, żeby wysłała najwięcej dla Sonu, bo te ubranka dziecięce i produkty dziecięce, które są w Polsce, często bardziej mi odpowiadają. No i jakoś tak zawsze są jakieś takie fajniejsze i takie nietypowe. Na pierwszy ogień idzie kocyk i to jest taki kocyk, ja prosiłam mamę o niego, żeby mi wysłała, bo w Korei wszystkie takie letnie przykrycia dla dzieci są takie bardzo cienkie, jak pielucha tetrowa, a czasami to jest za cienkie i ciężko przykryć tym w nocy, bo spada, więc mama mi wysłała taki oto piękny kocyk. Znaczy taki jest średnio piękny, bo jest w takim kolorze, takim sobie, chciałam niebieski, ale już nie było. Ale jest bardzo fajny i jest napisane, że jest z bawełny organicznej, więc w Korei ciężko takie kocyki, a na pewno są dużo droższe. Co my tu jeszcze mamy? Ja tu widzę, że tu będzie rewia mody dla Sonu. Rewię mody zostawimy sobie na koniec. Oczywiście, standardowo mamy tutaj kicie kocie. Czyli książki dla dzieci. Ja nie wiem, może Państwo... Jakie to jest wydawnictwo? Wydawnictwo Media Rodzina. Może byśmy jakoś współpracę nawiązali, bo macie tutaj największego ambasadora marki po prostu. Szkoda, żeby się zmarnował. Jak widzicie... Pan Sody już zasiadł do czytania. A jak sobie usiadłem, tak? Tak? Pan Sody będzie już sobie czytał kicie kocie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byliśmy ostatnio na wyjeździe wakacyjnym w tym pensjonacie dla dzieci, tam był basenik i Sonu
reagował na niego wielkim, ogromnym płaczem, więc moja mama kupiła książeczkę pod tytułem Kicia kocia w basenie. Sonu właśnie poszedł do taty, żeby mu ją przeczytał. Sonu, mama ci to przeczyta, to jest po polsku. Chodź. Jak widzicie, pan Truskawka ma tutaj ubranie totalnie truskawkowe. I szczególnie mój mąż się zawsze cieszy, kiedy moja mama wysyła nam ubrania w paczkach, bo jak ja kupuję w Korei ubrania, to zawsze właśnie kupuję jakąś truskawkę, kaczkę, ananasa i no. Dobrze, panie Sonu, będziemy teraz czytać Kicie Kosie. To się potem wytnie z filmiku. Kicia Kocia wybiera się na basen. Przygotowuje zestaw potrzebnych rzeczy. Ma się znudziło. To by było na tyle z czytania Kici Koci. Mamy tutaj jeszcze jedną. I jedziemy dalej z paczuchą. Oczywiście, jak w każdej paczce z Polski, w tej też musiały znaleźć się skrupki kukurydziane. Sonu już jedne porwał. Sonu! No i jak ja mam tego nie nagrać, jak tu taka radość jest nawet z chrupek. Więc, takich chrupek oczywiście jest cała masa tutaj. Ja mam jeszcze łakotki deserowe, ale super! Nie wiedziałam, że mi to mama wysłała, bo prosiła mamę, nie wysyłaj mamo słodyczy, bo się wszystko roztopi, bo teraz w Korei już jest ciepło, gorąco, po 30 stopni czasami, więc... Jeszcze nie było 30. Więc się wszystko roztopi i mama mi wysłała łakotki. Wiecie, z czym mi się kojarzą łakotki? Jak się jeździło na plażę, na jakieś takie... wakacje na plaży, nad morzem, no, nawet nie nad morzem, tylko nad jakimś zalewem albo jeziorem z rodzicami, jak się jeździło. I wtedy zawsze się jadło właśnie łakotki, bo to były jedyne takie ciasteczka, które się nie roztopiły, nie kleiły do rąki w ogóle, ale super. Dziękuję. Rodzice. A muszę przestać mówić mama. Mamo, to ty mi wysłałaś, nie? To ja tutaj jeszcze mam. Mamy tutaj jeszcze witaminkę D. Dzisiaj, jak zawsze, w przypaczkach będzie dużo ciekawostek. Wiecie, że Koreańczycy, chyba bardzo duży procent Koreańczyków cierpi na niedobór witaminy D. W ogóle to chyba większość ludzi na świecie cierpi na niedobór witaminy D, bo to jest chyba związane z tym, że teraz coraz więcej czasu spędzamy w domach i coraz mniej czasu spędzamy na słońcu, tak mi się wydaje. Nie wiem, żebym tam teraz nie palnęła jakieś głupoty, no ale tak to jest tą witaminą D, prawda? Więc w Korei jest witamina D w kropelkach dla dzieci, ale bardzo ciężko trzeba ją tak wytrząsać, bardzo ciężko się to czeka, a w Polsce jest taka witamina D z pompką i poprosiłam mamę, żeby mi wysłała taką z pompką, więc tak. To mama na pewno kupiła, bo do niej mówiłam, żeby mi wysłała. Tu też książkę chcesz czytać? Gdzie siadamy? Tu siadamy? No dobra, siadamy tutaj. Niuniuś kopie krzesełko. Nie, Niuniusiu. Krzesełka są do siedzenia. Idziemy dalej. Jeszcze więcej chrupek. Jeszcze więcej chrupek. Jeszcze więcej chrupek. Znowu mam ciasteczka. Uuu! Panie Sonu, rok w lesie, puzzle. Puzzle pan dostał. Więc Sonu się bawi puzzlami, a my tutaj jedziemy dalej z tym światem. Wegetarianie, weganie odwracają na chwilę wzrok, a ja pokazuję. Patrzcie, ile pasztetu. Najlepiej w życiu, zaraz sobie pójdę po chlebek. I sobie zjem z pomidorem. Tak, tak jak ty już na Wielkanoc też dostałam. Mamy pasztet, ale po prostu nie wiem, jeden. Jeden po prostu to mi starczyło na dwie kromki. I poprosiłam mamę, żeby mi wysłała więcej. I moja mama mówiła, Viola, to jest takie niezdrowe. Ale czasami człowiek musi. O, i jeszcze taki jeden większy. Więc rodzice wysłali mi pasztet. Uwaga, ciekawostka wchodzi. Mam tutaj krople do uszu. No nie są tematy, o których może chcielibyście słuchać na YouTubie, ale oglądacie ten kanał, więc nie macie wyjścia. To są krople do uszu, bo czasami się uszy zatykają, no nie? Każdy ma woskowinę, ludzka rzecz. Ale ciekawostka, Koreańczycy mają inną woskowinę niż my. I tutaj teraz uwaga, bardzo obrazowe wyjaśnienie będzie. My mamy, znaczy Polacy i Europejczycy, powiedzmy, że Polacy, mówimy o Polakach, my mamy woskowinę, która bardziej przypomina wosk. Dlatego też nazywamy ją woskowiną. A Koreańczycy
mają woskowinę, która przypomina takie płatki. I to są takie białe płatki, które wyglądają jak łupież. Ja wiem, ja, to jest szok. Dla mnie to był szok. To jest dla mnie niesamowity szok. I to są takie oni nawet nie używają takich patyczków do uszu z wacikami, chociaż są dostępne w sklepach, na przykład do poprawiania makijażu czy tam coś. I oni już używają takich metalowych łopatek do tego. Takie malusienkie, to jest takie metalowe. Nie wiem, gdzieś to ma, nie będę wam teraz pokazywać, że trochę niegigieniczne. No ale tak czy inaczej, tak to wygrzebują to z uszu i nie mają takiej woskowiny jak my. Czy to nie jest niesamowite, jak to się ludzie różnić mogą między kontynentami. Więc ja tu mam spray do uszu, bo ostatnio, jak wchodziłam w górę, to mi się uszy zatykały i to chyba już czas, żeby użyć takiego czegoś. Mam jeszcze jedne łakotki. Zaraz sobie otworzę. Wkładki do butów odświeżające. Czemu ja to pokazuję? Też prosiłam mamę, żeby mi wysłała, bo... bo nie widziałam nigdy w Korei takich. Nie będę się tutaj rozwodzić nad wkładkami do butów, bez przesady. Jeszcze jedne chrupki. Balsam regenerujący do ust. Kwiatkiem, a ja miałam taki sam kupiony w Korei. Tak czy inaczej, moja mama zawsze mi przypomina, żebym smarowała usta, bo to po prostu podobno bardzo widać na filmikach, jak są spierzchnięte usta, więc dziękuję. I co my tu jeszcze mamy? Maszynki do golenia. Tak, więc małe sprostowanie. Ja mówiłam też ostatnio, że Koreańczycy mają bardzo mało owłosienia na nogach, bo tak się składa, że moja rodzina od strony męża cała w ogóle nie ma owłosienia na nogach. Pozbawiona jest zupełnie. I bardzo wiele Koreanek ma tak samo, że właśnie nie ma włosów za wiele na rękach, na nogach, tutaj nie ma tego wąsiku na twarzy i tak dalej, tych meszków innych, no po prostu żyć nie umierać. Ale okazuje się, że jest też sporo Koreańczyków, którzy mają normalne owłosienie. Zwracam honor. To nie jest tak, że wszyscy Koreańczycy nie mają włosów i że nie mają maszynek, tak. Jeszcze jedne łakotki. I jeszcze jedne chrupki. Nie uwierzycie, ile tu jest ubranek dla Sunu. Zaraz wam pokażę wszystkie. Ja tutaj mam jeszcze dla Sunu bardzo fajne rzeczy, które bardzo ciężko jest dostać w Korei. I to na pewno jest bardzo ciężko dostać w Korei, chociaż są. Można dostać w internecie i w jakichś tam sklepach typu hipermarket, można dostać takie musy owocowe, tylko że... Tylko że te musy w Korei są bardzo drogie i jest bardzo ograniczona ilość smaków i większość jest sprowadzana z Ameryki. Oczywiście takie musy to nie jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o żywienie dzieci, bo jest w nich dużo cukru. Nawet jeżeli nie mają dodanego cukru, to cukier z owoców podobno nie jest najzdrowszy. Tak się uważa. Czasami jednak chciałoby się podać Sunu taki mus, szczególnie na przykład w samochodzie, albo w jakichś takich sytuacjach, że musimy być długo poza domem. Więc takie musy to jest super opcja. I w Korei można dostać, tak jak mówiłam chyba przed chwilą, tylko takie musy, które są wyprodukowane, znaczy nie tylko, w większości takie musy, które są wyprodukowane na przykład w Ameryce. Więc ja już wolałabym podawać Sunu polskie owoce niż amerykańskie. Dlatego też poprosiłam mamę, żeby mi wysłała takie musy i wysłała mi tego bardzo sporo. One tutaj mają napisane, że są bez dodatku cukru, bez dodatku konserwantów, bez dodatku glutenu. No to super. Tutaj są takie różne. O! I koncentrat pomidorowy znalazłam wśród tych musów, bo w Korei są takie pasaty pomidorowe dostępne, ale w takich wielkich butelkach. I jest koncentrat pomidorowy, widziałam tylko w puszkach dość dużych, chociaż pewnie jest też mniejszy. No ale jednak no... Koncentrat z Polski to koncentrat z Polski. Więc mamy tutaj całą masę musów. Jeszcze więcej musów. O, tu jest z warzywami. Pasternak, Sunu. Wiecie, że nie ma w Korei za bardzo takich... Bardzo ciężko jest w Korei o takie warzywa typu pietruszka, pasternak, seler. One są mega drogie. Na przykład taka główka selera kosztuje 30 zł, więc... Sunu, ty zaznasz smaku takich rzeczy. Mamy tutaj jeszcze więcej ubrań dla Sunu, to wam zaraz pokażę. Mamy tutaj jeszcze więcej musów. I mamy tutaj też kremik do twarzy babcia, dziadek wysłali. Mam tu też te polecane przez was odżywki Anwen. Moje włosy stały się troszeczkę lepsze. Chociaż dalej są dość takie wiecie, trochę sianowate. I wiele osób pisało mi, żebym próbowała tej metody Curly Girl i że w ogóle metody jakiejś takiej... Omo.
odżywka, mycie, odżywka, ale nic mi z tego nie pasowało mi, to znaczy nie zmieniły się moje włosy, raczej one się nie chcą kręcić, one są po prostu tak, jakie są. Więc mama mi wysłała te odżywki i wysłała mi tu też jakieś takie inne kosmetyki. Wysłała mi tu jakieś inne kosmetyki też do włosów, ale to wam jeszcze nie mówię, to wam pokażę na Instagramie, jeżeli mi się sprawdzą. Więc jeżeli nie śledzicie mnie jeszcze na Instagramie, a interesuje was przygoda moich włosów, też nie wiem, czy kogoś to interesuje, a interesują was włosy w Korei, jak polskie włosy radzą sobie w Korei, szczególnie, że teraz będzie pora deszczowa, to obserwujcie mnie na Instagramie. Tak, pierogi z kimchi, prosty nick. Tutaj jest jeszcze więcej tych rzeczy do włosów. Co to jest za zabaweczka? Patrzcie! Jeszcze Sonu został taką zabawkę, tylko trzeba ją teraz rozgryźć będzie. Tylko, że nie ma baterii, bo nie można za bardzo przesyłać rzeczy z bateriami w środku. Szczególnie w samolotowych przesyłkach, więc zaraz włożymy i zobaczymy, czy się Sonu będzie bawił, czy zaakceptuje tego przyjaciela. Ja prosiłam moją mamę, żeby nie wysyłała Sonu za wiele zabawek, bo on ma już bardzo dużo. A to też spory koszt jest, i że jak już to ubranka, więc jak zaraz zobaczycie, mam tutaj całą masę ubranek, więc można powiedzieć, że Sonu na dzień dziecka będzie miał zupełnie odmienioną garderobę. Tu jest jeszcze coś do włosów, więc zobaczycie na następnym vlogu z takimi bujnymi lokami. To by było na tyle z tej paczki. Sonu mi teraz bierze poszczególne szampony i roznosi po całym domu. Ostatnio bardzo lubi tak robić. Dobrze, ja tu się będę zajmować teraz pokazywaniem wam ubranek Sonu. Są tu ubranka Sonu i jest chyba parę moich ubranek. Więc uwaga, następuje rewia mody. Widzicie, jak będzie bosko. Wyobraźcie sobie Sonu w tej koszuli, no po prostu. Taka piękna koszulka. Nie ma takich koszulek w Korei, żeby były takie ładne, kolorowe, żeby miały fajne nadruki. O! Spodenki, Sonu, patrz, masz czerwone galoty. Jeszcze jedne spodenki. Sonu, ile ty masz tych krótkich spodenek? Jakie to jest piękne! Lewek! Ten kanał jest głównie o Korei, powinnam wam tu pokazywać koreańskie ubranka, no ale nie mogę, no. Te są ładniejsze. Taka już na jesień bardziej. Myszka Miki! Sonu, myszka Miki! Snoopy! Spodenki! No też jest bardzo fajna bluzeczka. Kolejne spodenki. Bluzeczka na lato. Dresowe spodnie. O, to jest chyba dla mamusi. Sonu, to jest dla twojej mamy. O, jakie fajne. Bluzeczka w paski. Moja mama się tutaj wpisała w koreańskie trendy, bo wiecie, że w Korei się bardzo dużo nosi bluzek w paski. Ja w ogóle kocham bluzki w paski. Ostatnio wrzuciłam na Instagrama zdjęcie moich bluzek w paski. Było ich chyba 10. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, rodzice. O, ale super. Jak wiecie, jak może zauważyliście na tym kanale, ja mam pewną dużą słabość do różowego i to nie jest tak, że ja od zawsze byłam taka różowa, bo w gimnazjum na przykład to byłam taka bardziej zbuntowana, znaczy nie byłam takim zbuntowanym nastolatkiem, tylko po prostu słuchałam takiej muzyki, która raczej nakierunkowała w dość ciemne kolory garderoby, więc nosiłam ten plecak taki wojskowy, kostka, miałam glany i w ogóle było super, ale potem bardzo ironicznie postanowiłam mieć różowy pokój. Nadal lubiłam muzykę taką, jak lubiłam i do tej pory lubię. Więc postanowiłam mieć różowy pokój, a potem zauważyłam, że bardzo lubię u siebie. Lubię siebie w różowym kolorze, więc moja mama też chyba lubi różowy, bo wysłała mi tu coś sporo różowych koszulek. Patrzcie, jaka super, ona tutaj ma no stres w środku. Ooo! Ale tu jest taka wydekoltowana, to w Korei to nie za bardzo. Bo nie wiem, czy wiecie, że w Korei nie ma się nic przeciwko noszeniu bardzo krótkich spódniczek. Na przykład uczennice w szkołach zawsze sobie skracają te spódniczki wszystkie w mundurkach szkolnych i noszą naprawdę mega krótkie, ale jeżeli chodzi o dekolty, to uważa się, że to jest takie taki w złym smaku. Ale oczywiście ja będę to nosić, choćby po domu to i tak będę to nosić, no więc bardzo dziękuję. A taka ciekawostka kulturowa to była. Ale tu mam taką koszulkę, 50% jednorożec, 32% syrenki i 18% księżniczki, no wypisz, wymaluj, no Sonu, tylko babcia zna twoją mamę dobrze. I ostatnia koszulka, o, super mama, dziękuję bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Sonu, jeszcze ty tutaj masz bluzę jakąś zarąbistą, ale super. I żółta bluzeczka z napisem odważny. No tak trzeba żyć. Wygląda na to, że zakończyliśmy otwieranie mojej paczki. Ja teraz idę nakarmić mojego męża łakotkami. Ciekawe, czy mu będą smakować. A sama pójdę zaraz po bagietę i będę jadła kromki z pasztetem. Więc trzymajcie się.
Wygląda na to, że kończymy ten odcinek. Jak taka to była moja paczka bez okazji. Mamo, nie złoś się na mnie, że nagrałam ten filmik, nie miałam dzisiaj pomysłu. Dajcie znać mi, jak wam się podobały moje kulturowe ciekawostki z dzisiejszej paczki. Jak widzicie, Korea jest bardzo ciekawym i innym od Polski krajem, więc nawet przy rozpakowaniu paczki można znaleźć jakieś różnice. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was bardzo tymi wszystkimi ubrankami i... Pa, pa! Pa, pa, małysionu! Ja tak zawsze ten ryż, ale nie ma to jak kanapeczki z pasztecikiem i z pomidorkiem.